rozpoczęły się zapisy do Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, którego filia rozpoczyna w Jaśle swoją działalność. 11 września przy Szkole Podstawowej nr 4 odbył się briefing prasowy powiązany z pokazowymi warsztatami. W spotkaniu udział wzięli Łukasz Szuba, dyrektor fundacji, organizator Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, Piotr Sikora, kierownik referatu organizacyjno-społecznego i oświaty Urzędu Gminy, Bartosz Ziaja, sekretarz Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, reprezentant przedsiębiorców zaangażowanych w ten projekt, Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, realizator Uniwersytetu, Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła, Anna Kamińska-Grzesiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, organizator zajęć wyjazdowych oraz Elżbieta Dubiel, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, która przyjmuje warsztaty w filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w roku 2020-2021. Projekt Jasło Miasto Wiedzy to nie tylko działania skierowane rzeczywiście w naszych przedszkolach i szkołach do naszej młodzieży, to o wiele szersze przedsięwzięcie. Oczywiście bierze w nim udział młodzież i dzieci przedszkolnej szkoły, ale to przede wszystkim także Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, gdzie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat do udziału w tym projekcie. To także Jasielska Liga Naukowa z LOTOS-em, gdzie już od kilku lat współpracujemy nad tym, aby młodzież w ramach projektów naukowo-badawczych mogła rozwijać swoje umiejętności. I oczywiście działania realizowane przez Jasielski Uniwersytet Trzeciego Wieku. To przede wszystkim działania, które mają pobudzić u wszystkich mieszkańców naszego miasta zainteresowanie tym, co dzieje się na świecie, nie tylko od strony nauki, ale także i sfery społecznej. Stąd też przede wszystkim nasze tak naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenia, że tak dobrze ten projekt został przyjęty, gdyż udało się przez niego zaangażować wszystkie grupy społeczne naszego miasta. Oferta Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego opiera się głównie na zajęciach technicznych i naukach ścisłych. Zajęcia odbywają się w trzech formułach: wykłady online, naukowe niedziele online oraz stacjonarnie, warsztaty w małych grupach. Rejestrację prowadzi Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Na wykłady online rejestrować będą się mogły wszystkie dzieci z Jasła, a także innych gmin powiatu jasielskiego w wieku od 7 do 12 lat. Na wykłady online nie będzie limitu miejsc, natomiast na warsztaty będą mogły zapisywać się dzieci z miasta i gminy Jasło, jednak tylko te, które wcześniej zapisały się na wykłady. Na warsztatach będzie ograniczona liczba miejsc, dlatego przy tych zapisach będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Warsztaty będą odbywać się w wybrane soboty w pierwszym semestrze zimowym od października 2020 do stycznia 2021. Dla każdego uczestnika warsztatów zaplanowano cykl 4 spotkań na semestr, które będą trwały po 1,5 godziny każde. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.dolina-wiedzy.pl/dut. Znaleźliśmy się tak naprawdę w sposób bardzo ciekawy i trochę inny niż wszędzie inni, w innych filiach, dlatego że wcześniej robiliśmy tak, że to my pytaliśmy samorządy i partnerów o to, żeby się znaleźć w ewentualnym mieście, a w Jaśle było tak, że to oddolnie, inicjatywa oddolna, zapukano do nas, zapytano, czy moglibyśmy się faktycznie tutaj zjawić, no i tak wystartowaliśmy. Mówię to wszystkim dzisiaj, muszę to powtórzyć także teraz, że to jest chyba jedna z pierwszych filii, gdzie to wygląda w ten sposób, że ja jestem cały czas zaskakiwany. Przyjeżdżam na pierwsze spotkanie, dzień dobry, mamy 2 partnerów, 3, no to może się uda, będziemy myśleć, za następnym spotkaniem już jest ich 10, za chwilę się okaże, że jest prawie cały budżet, potem dołącza samorząd, jest niesamowite. Dla mnie to jest świetne miejsce, mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj dużo zrobić i wspólnie organizować niejedną inicjatywę. Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle finansowana jest m.in. ze środków miasta Jasła, gminy Jasło oraz Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, którzy zostali mecenasami projektu. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców tak naprawdę realizuje kolejny już projekt,
ten akurat jako Dziecięcy Uniwersytet Techniczny jest uzupełnieniem oferty, którą tworzymy dla dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia i implementowania wiedzy ekonomicznej i technicznej. Dlaczego? Dlatego, że identyfikujemy potrzebę wśród naszych członków, czyli firm zrzeszonych, jak i ogólnie na podstawie badań, które realizujemy, że ubywa nam w Jaśle ludzi, którzy mają wiedzę techniczną i mają potencjał rozwojowy, czyli będą tak naprawdę zasilali albo własne przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorstwa, w których tak naprawdę będą pracować wśród członków czy ogółu gospodarki lokalnej. To jest kolejny projekt, który realizujemy w partnerstwie i widzimy, że da się realizować partnerstwo, ponieważ pierwszy projekt jest współfinansowany z Narodowego Banku Polskiego i środków budżetu miasta Jasła, w tym momencie jeszcze gminy Jasło, mianowicie kształcenie edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczości. To jest pierwsze przedsięwzięcie realizowane przez Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Tak naprawdę, jak wcześniej powiedziano, przyszedł do stowarzyszenia z ofertą Dziecięcy Uniwersytet Techniczny wraz z Maćkiem Pętlakiem, czyli ERKO, i zaproponowali, czy jest w ogóle możliwość i płaszczyzna tego typu przedsięwzięcia. Szybkie rozmowy, okazało się, że wygospodarowaliśmy zarówno środki, bo nie ukrywajmy, jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdzie praktycznie 3/4 środków pochodzi od przedsiębiorstw i od stowarzyszenia, ale przede wszystkim chęci zarówno ze strony miasta, jak i gminy, jak i przedsiębiorców. Okazuje się, że można wspólnie realizować przedsięwzięcia. Z oferty DUT będą mogły skorzystać również dzieci zamieszkujące gminę Jasło, która obok miasta Jasło jest partnerem programu. Jak podkreślał Piotr Sikora, kierownik referatu organizacyjno-społecznego i oświaty Urzędu Gminy, decyzja o przystąpieniu do projektu nie była trudna. No, oczywiście bardzo się cieszymy z tego, że ta możliwość uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu edukacyjnym pojawiła się również w odniesieniu do dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Jasło. Współpracowaliśmy już z miastem w ramach innych projektów. Niemniej jednak, jeśli chodzi o właśnie kształcenie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, nauk technicznych, to będzie nasze pierwsze wspólne duże przedsięwzięcie i obszar naszej takiej ścisłej współpracy, i mamy nadzieję, że jak najwięcej uczniów z terenu, ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Jasło, będzie mogło z tego skorzystać. Dzieci zdobywać mają wiedzę poprzez zabawę. Namiastkę tego, co DUT proponuje uczestnikom programu, zaprezentowano podczas warsztatów demonstracyjnych zrealizowanych w klasie 8 w szkole podstawowej nr 4. Uczniowie, wykonując proste doświadczenia fizyczne, doskonale bawili się, poznając jednocześnie ogólne zasady i prawa fizyki. Dzisiaj gościmy w Szkole Podstawowej nr 4, ale też Dziecięcy Uniwersytet Techniczny będzie gościł w Szkole Podstawowej nr 2. Bardzo prosimy nam powiedzieć, skąd taki pomysł, dlaczego w Waszej szkole i jak te zajęcia są odbierane przez dzieci. Pan Maciej Pętlak wystąpił do mnie z propozycją zorganizowania właśnie zajęć takich warsztatowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem z naszej strony, jako że już od wielu lat organizujemy różnorodne spotkania popularyzujące wiedzę fizyczną, techniczną, matematyczną. W obydwu naszych szkołach realizujemy programy innowacyjne, uczestniczymy aktywnie w programach w zakresie Jasło Miasto Wiedzy, więc to w naturalny sposób, że tak powiem, wpisało się w naszą działalność edukacyjną. Czyli dzisiaj zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej nr 4, a będą się one odbywały stacjonarnie, liczymy na to, w Szkole Podstawowej nr 2. Tak, pan Maciej Pętlak jest dobrym duchem całego tego przedsięwzięcia. Zaprosiliśmy Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w mury naszej szkoły. Tak jak pani dyrektor powiedziała, nasze szkoły od wielu lat uczestniczą w różnych działaniach Jasła Miasta Wiedzy, więc z przyjemnością będziemy gościć młodych ludzi, którzy chcą zgłębiać tajemnice techniki, tajemnice fizyki, informatyki, i myślę, że wzbogaci to ofertę też naszych szkół o dodatkowe zajęcia właśnie warsztatowe.
O zasadach współpracy pomiędzy dwoma uniwersytetami dziecięcymi mówiła również zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz-Czech. Ważne, aby dzieci od pojawienia się na Uniwersytecie Dziecięcym mogły swoją podróż przez wiedzę kontynuować nadal, na przykład poprzez uczestnictwo w Uniwersytecie Technicznym, kiedy już ostatni rok, czyli dziecko w wieku 10 lat, nie może więcej uczestniczyć w Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym, ale za to jak najbardziej może uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu Technicznego. Stąd też duża współpraca, rozmowa, abyśmy mogli tym dzieciom zapewnić fajną ciągłość w rozwoju na zajęciach pozalekcyjnych. Również początkiem września ruszyły zapisy do kolejnej edycji Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, który od 10 lat cieszy się niezmierną popularnością wśród najmłodszych jaślan. Cel i formuła zajęć obu uniwersytetów są podobne, różnice natomiast dotyczą wieku dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach oraz profilu zajęć. W Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym zajęcia są różnorodne, od literatury, poprzez kulturę, po technikę i robotykę. W Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym rozwijanie pasji młodych uczestników skupia się przede wszystkim na naukach ścisłych. Udział dziecka w uniwersytecie nie wyklucza jego udziału w DUT i odwrotnie. Działania Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego koordynuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle. Tam też będą odbywać się zajęcia. Zajęcia będą odbywać się w bardzo różnej tematyce. Będziemy się starali, żeby były tam zarówno zajęcia humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, jak też techniczne. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki współpracy i takiej dobrej komunikacji z Dziecięcym Uniwersytetem Technicznym zapobiegniemy temu, aby te zajęcia się powtarzały, aby jakoś ze sobą szczególnie kolidowały. Będziemy się starali robić wszystko, myślę, że zarówno Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, jak też Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, żeby przede wszystkim zapewniać dzieciom, rodzicom dostęp do ciekawej, atrakcyjnej edukacji i do ciekawej oferty zajęć. Będziemy się starać robić wszystko, żeby właśnie te zajęcia były przeprowadzone w sposób jak najbardziej otwierający dzieci na różne dziedziny wiedzy. Szczegóły znajdziecie Państwo i na stronie Urzędu Miasta Jasła, i na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Serdecznie zapraszam. W ramach prowadzonego projektu Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego rozpoczęto prace modernizacyjne Placu Żwirki i Wigury, a także sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej. Zadanie, którego wartość wyniesie niecałe 500 tysięcy złotych, realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka ZOO w Jaśle. Koszt prac wynosi dokładnie 488 654 zł. Natomiast wartość całego projektu rewitalizacji miasta Jasła wynosi ponad 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9,4 miliona złotych. Dzięki projektowi, oprócz modernizacji Placu Żwirki i Wigury oraz przyległych ulic, w dawnym budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Koralewskiego powstaje Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle. Jednocześnie trwają prace przy utworzeniu ekologicznej ścieżki edukacyjnej w ogródku jordanowskim. Na realizację czeka także historyczna ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim. Natomiast już zrealizowano prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w parku. Powstała także ścieżka rowerowa na odcinku ulic Czackiego, Park Miejski i Ogródek Jordanowski. W miesiącu sierpniu miasto Jasło przystąpiło do realizacji zadania polegającego na modernizacji Placu Żwirki wraz z sąsiednimi ulicami, to jest ulicą Czackiego, Karmelicką oraz Bednarską. W ramach rewitalizacji obszaru funkcjonalnie związanego z Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości oraz budową ścieżki rowerowej. W chwili obecnej trwają prace polegające na modernizacji nawierzchni chodników oraz zjazdów, mających na celu likwidację występujących do tej pory barier architektonicznych. Przebudowie zostanie poddana również kanalizacja deszczowa oraz zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne. Docelowo wymieniona zostanie nawierzchnia ulicy wraz z placami manewrowymi oraz przebudowane zostaną miejsca parkingowe. Przewidziany termin zakończenia prac to wrzesień 2020. Należy zaznaczyć, że plac Żwirki dalej będzie pełnił funkcję miejsc parkingowych, jak również zlokalizowany będzie nadal na nim postój taksówek. Na remontowanym placu Żwirki i Wigury rozpoczęły się również badania archeologiczne.
Po tym, jak w trakcie prac w wykopie natrafiono na ludzkie szczątki, na placu budowy pojawili się archeolodzy. Prowadzone od kilku dni badania mają dać odpowiedź na pytanie, czy pod powierzchnią ziemi znajduje się więcej śladów obecności karmelitów trzewiczkowych w Jaśle. Prace archeologiczne na placu Żwirki i Wigury trwają od 8 września, od wtorku, i związane są z inwestycją przebudowy kolektora wody deszczowej. Rury, które przecinają cmentarzysko przyklasztorne, przykościelne tutaj, związane z pobytem i działalnością zakonu karmelitów trzewiczkowych w Jaśle. Znajdujemy się, zdaje się, po zachodniej stronie budynku kościelnego. Natrafiliśmy na pochówki szkieletowe w układzie wschód-zachód, tak jak typowe pochówki przykościelne, oraz na stary tunel ceglany związany zapewne z jakimś odprowadzeniem ścieków, datowany mniej więcej na początek XX wieku. Niestety nie natrafiliśmy na pozostałości ani zabudowy klasztornej, ani na fragmenty zabudowy kościoła. Karmelici trzewiczkowi w Jaśle, pierwsze wzmianki o tym zakonie są z początku XV wieku. Licząc tak w przybliżeniu, że erygowano kościół około 1450, nie znamy dokładnej daty, wtedy już mógł powstać tutaj cmentarz przykościelny. Więc pochówki można by datować tak w przybliżeniu od połowy XV wieku do końca działalności karmelitów trzewiczkowych w Jaśle, czyli do XVIII wieku, kiedy to nastąpiła kasacja przez władze austriackie. Staramy się zarejestrować wszelkie pozostałości szczątków ludzkich, wydobyć je bardzo dokładnie, przypisać do poszczególnych szkieletów, aby później przekazać je do dalszych badań antropologicznych. Pochówki szkieletowe na cmentarzach przykościelnych nie były wyposażone w żadne dewocjonalia. Znaleźliśmy z takich zabytków ruchomych, bardzo dużą ilość gwoździ, co oznacza, że szkielety były te pochowane w trumnach. Z takich warstw zasypiskowych, powstałych już przy późniejszej działalności ludzkiej, mamy fragmenty ceramiki, w tym kilka fragmentów ceramiki późno-średniowiecznej, co nas bardzo cieszy, ponieważ jak do tej pory mieliśmy tylko ceramikę nowożytną, czyli od XVI wieku do wieku XVIII. Z takich ciekawszych znaleźliśmy fragment, bardzo niewielki fragment połamanego grzebienia kościanego. Zaproszenie na wydarzenie. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do Jasielskiego Domu Kultury w jubileuszowym sezonie artystycznym. W tym roku obchodzimy 70-lecie. Już dziś Państwa zapraszam na 12 jesienne spotkania z teatrem. Co prawda będą mieć one troszeczkę skromniejszy charakter ze względu na pandemię, ale jednak już 18 września znakomita Hanna Śleszyńska i spektakl Judy. 30 września bardzo dobra komedia z Teatru Capitol z bardzo znanymi aktorami, lubianymi przez Państwa. Proszę to śledzić na plakatach i postarać się do nas przyjść na ten spektakl. A w październiku znowu tragikomedia bardzo ciepła, Anioł i kobiety z Wiolą Arlak, z Tadeuszem Chudeckim, z Marią Pakulnis. A na zakończenie spotkań 18 października chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z mistrzem sceny polskiej. A to, proszę Państwa, będzie Jerzy Trela, który mówić będzie najpiękniejsze polskie monologi przy muzyce Chopina, a potem też chce się spotkać z widzami. To jesienne spotkania z teatrem, nie braknie też koncertu dla młodzieży, bo 19 września zespół Crusher, nieco później Ralf Kamiński. Ponadto zapraszamy serdecznie na stałe zajęcia Jasielskiego Domu Kultury. Oprócz tych zajęć, które się odbywają, czyli z wszystkich dziedzin sztuk, proponujemy dwie takie nowe zupełnie formy. Mianowicie muzyczną poczekalnię dla młodzieży, czyli proponujemy młodzieży, aby się spotykała w Domu Kultury i proponowała
to, co ich interesuje, czyli żeby się dzieliła swoją wiedzą, żeby proponowała cykl spotkań, swoje zainteresowania tu mogła rozwijać. My jesteśmy otwarci, czekamy na tych młodych ludzi. Ponadto otwieramy też pracownię artystyczną, taką familijną, gdzie można będzie sobie coś rzeźbić, nauczyć się jakiegoś rękodzieła. Wszystko to dla Państwa od października. Serdecznie zapraszamy, bądźcie Państwo z nami, śledźcie nas w internecie, na Facebooku, na plakatach. Dom Kultury jest dla Państwa otwarty. Zapraszamy serdecznie w sezonie artystycznym kolejnym, już 70.